Tom siedemdziesiąty, rękopis z Poznania, rozdział pierwszy. W recepcji inowrocławskiego sanatorium Modrzew, gdzie przebywałem na kuracji wypoczynkowej drugi tydzień, czekało na mnie kilka listów, trzy z Ministerstwa Kultury i Sztuki, a jakże ciągle nie zapominali, po jednym od siostrzenicy Zośki Złodzi i od Pawła Dańca, mojego pracownika. Jednakże najbardziej wyróżniała się ozdobna koperta w kolorze burgunda z wytłoczonym znakiem graficznym po skali i nadrukowanym adresem. Pan Tomasz N.N. Sanatorium Modrzew, Park Solankowy 88 Stoino Wrocław. Ten otworzyłem od razu, jako że kąpiel Solankowa w zakładzie przyrodoleczniczym nastroiła mnie bardzo optymistycznie, niemal wakacyjnie i nie chciałem tego nastroju utracić czytając pisma z ministerstwa. I rzeczywiście, po otwarciu koperty trzymałem w palcach ozdobne zaproszenie. Zakład Poligraficzno, wydawniczy poskal Inżynier Tadeusz Hęsy ma zaszczyt zaprosić pana Tomasza N.N. na uroczyste przyznanie Międzynarodowego Certyfikatu Jakości ISO 9001 dnia 29 czerwca bieżącego roku o godzinie 12, przy ulicy Cegielnej 10 w Wrocławiu. Do zaproszenia dołączono prywatny list właściciela drukarni. Panie Tomaszu, zapraszam nie tylko na przyznanie memu zakładowi certyfikatu jakości, ale również i z tej okazji, że w mojej drukarni drukują się interesujące przygody pana samochodzika. Mniemam, mam, że zaciekawi pana także pewien urywek rękopisu, jaki otrzymałem z poznania dotyczący skarbów ukrytych na szlaku piastowskim zwanym tutaj również Szlakiem Świętego Wojciecha. Czy ten rękopis jest fikcją czy prawdą, trudno mi ocenić, bo to raczej pańska specjalność, a nie moja. Ponadto przysłano z tym rękopisem dziwnej mapki, które też chciałbym panu pokazać. Życząc dalszego przyjemnego pobytu w nowrocławskim kurorcie, pozostaję z szacunkiem Tadeusz Hęsy. Wprawdzie nigdy nie robiłem przyjęcia ani wszelkich uroczystości, ale to zaproszenie obudziło we mnie uśpione instynkty detektywistyczne, które dzielnie tłumiłem od dwóch tygodni, przebywając na kuracji układu krążenia i układu trawiennego w uzdrowisku ino jak w skrócie nazywano inowrocław. Z zamyślenia obudził mnie niewinny szczebiot panny Gabrieli, czterdziestoletniej kulturystki w okularach. Propozycja nie do odrzucenia Prawda, panie Tomaszu, nie lubiłem wścibskiej. Czterdziestoletniej kulturystki, która mieszkała koło mnie na piętrze, ale grzecznie odpowiedziałem, i owszem, nie do odrzucenia. No, proszę, jakbym zgadła. Ale to tylko moja intuicja, panie Tomaszu. Intuicja, która mi podszeptuje, że takie frywolne i ozdobne koperty zawsze przynoszą zaproszenia tego typu. Zapewne, odpaliłem i dodałem złośliwie. Lecz czy komornik również nie przysyła swoich roszczeń w ozdobnych kopertach, jak to bywa w Warszawie? To zależy, odparła wysportowana panna Gabriela, która również pochodziła z Warszawy i codziennie uprawiała jogging przed śniadaniem w obszernym parku zdrojowym. Niestety, mnie stać było tylko na długie spacery i kąpiele solankowe oraz wdychanie solanki z tężni zdrojowych, no i codzienne kąpiele w basenie. Zależy od czego? Burknąłem. Ale panna Gabriela podjęła temat, zależy od tego, czy zaproszenie nie przynosi czasami zapachu nieoczekiwanej przygody. I pan, panie Tomaszu, podkreśliła moje imię głębszym brzmieniem głosu, powinien o tym wiedzieć. To przecież dotychczasowe życie wpędziło pana w te niedomagania gastryczne i sercowe, nieprawdaż? Jest pani lekarką czy wścibską kuracjuszką? Odparłem złośliwie, bo nie znoszę wtrącania się w nieswoje sprawy. Tylko kuracjuszką jak pan. Ale pańska karta lecznicza, jaką dano mi w dyrekcji, mówi o tym, jakie pan zabiegi bierze. Do zobaczenia na obiedzie. Podała mi kartę i odwróciła się energicznie ku schodom, abym mógł podziwiać jej zgrabną sylwetkę, kiedy będzie się kokieteryjnie wspinać przede mną, idąc na piętro do swej czternastki. Mój pokój to była dwunastka. Niestety, pokoju trzynastego nie było, tylko w obramowaniu trzynastki stał kwietnik z roślinami pnącymi, nikt zatem z kuracjuszy nie mógł narzekać, że zaszkodziła mu kuracja, bo mieszkał pod trzynastką. Z recepcji doszedł u mnie głośny szept młodej recepcjonistki, która z wypiekami na twarzy jęła się dopytywać: Panie Tomaszu, czy pan naprawdę jest panem samochodzikiem? Naprawdę? Tyle książek o panu czytałam. Przebywałem tutaj już dwa tygodnie i jakoś udawało mi się dotychczas chronić przed dociekliwością bliźnich, ale nie widziałem możliwości dalszego ukrywania się, więc odparłem wzruszając szalancko ramionami: Tak mówi panna wścibska, a ja ani nie potwierdzam, ani nie zaprzeczam. Panna wścibska? Nie rozumiem, odparła Małgosia, recepcjonistka. Tak nazywam pannę Gabrieles czternastki. A, rozumiem, uśmiechnęła się promienni Małgosia. Rozumiem. Też jej nie cierpię za jej wścibskość. Kiedyś nawet natknęłam się, jak grzebała w skrytkach na listy i przeglądała, kto do kogo pisze. Poważnie? Zdziwiłem się. Naprawdę. Obym wieczoru nie dożyła. Przysięgała Małgosia. No, no. I jak jej nie nazwać panną wścibską? Odparłem z uśmiechem i ruszyłem ku schodom. Ostatnia wiadomość o pannie Gabrieli trochę mnie rozzłościła, ale cóż mogłem zrobić? Jak tylko być bardziej ostrożnym? Niestety, nie tylko przygoda zaczyna się od listów, ale przede wszystkim od takich ludzi, którzy wściubiają nos nie do swej tabakiery, jak mawiał słynny detektyw Herkules, wymyślony przez Agatę Christi, której powieści lubiłem czytywać. I dodawał sentencjonalnie, i dostarczają mnóstwa kłopotów. Tym moim kłopotem stawała się panna wścibska. A z tyłu doszedł u mnie jeszcze głosik Małgosi, a to się ucieszy mój braciszek Leżek, gdy się dowie o panu samochodziku. Ale więcej już nie dosłyszałem. A szkoda! Bo jej braciszek Leszek był chyba najdociekliwszym młodym detektywem amatorem, a ino Wrocław znał jak własną kieszeń i każda istotna sprawa bulwersująca opinię publiczną w Inie była mu znana lepiej niż komendantowi policji, niejakiemu komisarzowi Goździkowi. Ale o tym dowiedziałem się parę dni później. Teraz miałem do przeczytania tylko listy od siostrzenicy Zośki i od mego pracownika. Paweł żalił się, że biedzi się nad półrocznymi sprawozdaniami w ministerstwie i zastanawia się, czy nie zamienił się w pospolitego biurokratę z zarękawkami po łokcie, którego naczelną maksymum jest kilogram papieru zadrukowanego w ciągu dnia pracy. Pozdrawia i zazdrości Mikujawskiego uzdrowiska solnego oraz tęskni za świstym opon naszego wehikułu. Ba, też zaczynałem tęsknić za wehikułem, który... Jako wierna kopia pamiętnej przeróbki wyścigowego Ferrari po kraksie w Zakopanem, dokonanej przez mego wuja sprzed lat, dzisiaj drzemał od dwóch tygodni w garażu po skalu. Łaskawie schowany przed malkontenstwem natrętów, wybrzydzających na jego wygląd zewnętrzny. Listy z Ministerstwa Kultury i Sztuki przypominały o jakichś zaległych protokołach pokontrolnych, które komuś były potrzebne do szczęścia. A mnie tylko zirytowały i przyćmiły ten piękny, słoneczny czerwcowy dzień, zaś głośny dzwonek obwieszczał, że czas pójść na obiad. Siostrzenica Zośka przypominała w liście, że nie powinienem zapomnieć o przyżyczeniu i razem z nią powinienem dogłębnie i naukowo rozpoznać jak napisała szlak Piastowski, z czym związane jest również życie i działalność misyjna świętego Wojciecha, o którym musi przygotować pracę seminaryjną. Tu przerwałem czytanie, odetchnąłem, by po chwili dokończyć. A stryjek jest przecież w samym środku tego szlaku Wojciechowego, który stał się pierwszym świętym polskim. Drogi stryju, obiecałeś wszak, że pojedziesz ze mną szlakiem świętego Wojciecha, prawda? Trzymam cię za słowo. Przyjadę w niedzielę, na koniec twego uzdrowiskowego turnusu. Twoja ukochana siostrzenica, Zosia. Postscriptum. Mam nadzieję, że moja obecność nie będzie ci zanadto ciążyła. Westchnąłem głęboko. To prawda, że przed wyjazdem do ina obiecałem siostrzenicy, że odbędziemy dłuższą wycieczkę szlakiem piastowskim, a ja pomogę jej w przygotowaniu pracy seminaryjnej. Słowo się rzekło, więc wehikuł stał już przy płocie i za kilka dni wspólnie. Rozpoznamy naukowo ślady nie tylko pierwszych Piastów sprzed tysiąca lat, ale i pobytu świętego Wojciecha na tych ziemiach. A trzeba przyznać, że władze Wrocławia na tak tzw. osiedlu piastowskim oraz w całym mieście nadzwyczaj kultywowały w nazewnictwie ulic prawie wszystkich znaczniejszych władców piastowskich. I tak poczynając od Mieszka I i jego żony Dąbrówki, nazwy ulic przybrały imiona Bolesława Chrobrego. Kazimierza odnowiciela czy Bolesława Śmiałego bądź Władysława Hermana, Bolesława Krzywoustego czy Kazimierza Sprawiedliwego bądź kujawskiego, albo Władysława Łokietka. Na Kazimierzu Wielkim kończąc. Już samo to, że dynastia Piastów ma tutaj swe odbicie w nazewnictwie ulic tego miasta, nadawało ino Wrocławiowi zaszczytne miejsce w kultywowaniu tradycji historycznej. A zwiedzanie szlaku piastowskiego rzeczywiście można zacząć właśnie od tego miasta. Przez kujawy przebiegał on dziś szlak bursztynowy i solny, a przy nim powstawały stare rzymskie faktorie, czyli ośrodki handlowo-produkcyjne. Jeden z nich pod nazwą Askaukalis, tuż pod dzisiejszym minem, jest znany z mapy Klaudiusza Ptolemeusza, żyjącego na początku naszej ery, uczonego astronoma i geografa działającego w Aleksandrii. Na tych ziemiach mieszkało plemię Goplan aż do IX wieku, Kujawy zaś stały się kolebką naszej państwowości, jako że od legendarnego Piasta Kołodzieja wywodzi się historyczna dynastia Piastów. W niedalekiej Kruszwicy nastąpiło jakby symboliczne połączenie plemiennych państw Goplan i Polan, a praprawnuk Popiela i Piasta, jako Mieszko I, pierwszy. został pierwszym władcą państwa polskiego. Kruszwica zaś słynie do dzisiaj z mysiej wieży, związanej z legendą o królu popielu, którego zjadły ponoć myszy. Jednakże początki miasta Inowrocławia sięgają XII wieku, o czym świadczy dokument Leszka Bolesławowica, syna Bolesława Kędzierzawego. Z 20 stycznia 1185 roku, mówiący o osadzie targowej, zwanej Innowowladislaw, czyli Inowrocław. Jak przetłumaczono potocznie nazwę łacińską. Dlatego w 1985 roku obchodzono uroczyście 800 lecie miasta. Dodatkowy dzwonek przypomniał znowu o obiedzie, więc szybko umyłem ręce. Rzuciłem listy na biurko, zamknąłem drzwi i zszedłem do jadalni. Sam obiad przebiegał zwyczajowo i nudnie. Tylko z drugiego stolika obok zerkała czasem na mnie, jak mi się wydawało, nie zobowiązująco panna wścibska, ale przestałem na nią zwracać uwagę, tylko leniwie włączyłem się do pogaduszek przy stole. Jednakże byłem zbyt zamyślony, więc nie od razu pojąłem, że pani Basia z piątki z wypiekami na twarzy opowiada, jak to będąc na zakupach w mieście usłyszała od znajomej sprzedawczyni, że w nocy okradli pana mecenasa Boczka. I wie pan, że ponoć wynieśli mu cenne precioza jego żony oraz kilka obrazów. A te obrazy, proszę pana, to były nie tylko inowrocławskiego malarza Stanisława Łuczaka, ale również Leona Wyczółkowskiego, jednego z najwybitniejszych polskich malarzy z przełomu XIX wieku. Niemożliwe. Żachnąłem się tak, że aż łyżka zadzwoniła mi o zęby i trochę nachlapałem sobie zupy na brodę. A widzi pan. Oczy pani Barbary były jak spodeczki okrągłe z wrażenia, że wreszcie zwróciłem na nią uwagę, kiedy ona już od paru chwil mówi o miejscowej rewelacji. A przecież wiedziała, że pracuje w Ministerstwie Kultury i Sztuki i powinienem być znawcą w tej dziedzinie. I miała rację, teraz byłem ciekawy, więc wtrąciłem dyplomatycznie. Jak pani zapewne wie, Leon Wyczółkowski w 1922 roku zamieszkał w Gościeradzu koło Bydgoszczy w majątku, który otrzymał w zamian za przekazanie swych prac i zbiorów Muzeum Wielkopolskiemu w Poznaniu. Dlatego zapewne co światlejsi mieszkańcy polskich miast kupowali jego pracę. Ale co do Łuczaka, to nie bardzo wiem. Też nie wiem, kto to był, ale na pewno jakaś znana postać. Skoro widziałam tutaj tablicę z ulicą nazwaną jego imieniem, odparła semfazą pani Basia. A następnie, ukroiwszy wołowiny dodała, a wie pan, że u nas w Bydgoszczy jest Muzeum Leona Wyczółkowskiego? Tak, rzeczywiście. Ale nie miałem sposobności tam być. A pani? Oczywiście, że byłam. Chyba ze trzy razy nawet. I stąd proszę pana, tak zdziwiłam się i zapamiętałam tego Wyczółkowskiego, gdy ta znajoma ekspedientka mówiła o kradzieży tych obrazów. Tak, to rzeczywiście przykre dla właściciela. Ale to naprawdę stało się tej nocy? Ponoć dzisiejszej nocy, gdy w willi nie było nikogo, bo żona wyjechała z dziećmi nad morze, a pan mecenas gdzieś w interesach. Pani Basia zamilkła i zabrała się do jedzenia. Ja również usiłowałem pójść w jej ślady. Ale jakoś straciłem apetyt i zacząłem tylko gmyrać w talerzu sztućcami, zawsze tak bywało, gdy dowiadywałem się o podobnych złodziejskich incydentach. A gdzieś w zakamarkach moich wspomnień wyłonił się niespodziewanie Waldemar Batura i jego syn Jerzy, z którymi toczyłem odwieczną walkę o zachowanie naszej kultury materialnej. Czyżby gang Jerzego Batury? Pomyślałem, a głośno dodałem, oczywiście policja o tej kradzieży już wie. Prawda? Toż mówię panu, że wie. Pani Barbara popatrzyła na mnie z wyrzutem. Mąż tej ekspedientki jest policjantem, stąd wiadomość na mieście. Ale dla dobra śledztwa. Przecież ten policjant nie powiedział, jak ukradli, tylko że ukradli, nieprawdaż? Pani Basia była zdegustowana moimi wątpliwościami, więc kiedy tylko przełknęła kompot jabłkowy, Bąknęła, dziękuję, i szybko odwróciła się do drugiego stolika, gdzie zaczęła z entuzjazmem opowiadać o włamywaczach do willi mecenasa-boczka. Nie pozostało mi nic innego, jak wstać od stolika i pójść do swego pokoju, by przebrać się w dres i udać na leczniczy zabieg w postaci masażu wodnego całego ciała. W drodze na piętro dopadła mnie jednak panna Wścibska i jęła głosić swoją teorię złodziejskiego włamania. Baba z wozu. Koniom lżej, a złodzieje buszują, od co? Słucham? Wyjąkałem. Po prostu, pan mecenas wysłał żoneczkę z dziećmi na wakacje, a sam urwał się na kawalerskie hulanki z dziewczynkami. Zapomniał o Bożym świecie, przehulał pieniążki i udał, że ukradli mu obrazy, które pokątnie przehandlował. I to wszystko, panie Tomaszu. To wszystko. Ani by pani była przy tych jego kawalerskich hulankach, że tak kategorycznie obwinia pani mecenasa o niestałość małżeńską? Popatrzyłem na nią ze zdziwieniem, ale panna Gabriela Wścibska nawet oczami nie mrugnęła z zażenowania, tylko bezczelnie patrzyła na mnie bez cienia wątpliwości i w przekonaniu, że wie swoje, dodając: Tacy są mężczyźni, panie Tomaszu. I pan też daleko od nich nie odbiega. Mimo, że ugania się pan za złodziejami. Ja się nie uganiam za złodziejami, proszę pani, bo od tego są policjanci. Mnie się udaje tylko im przeszkodzić, bądź uprzedzić ich złodziejskie zamiary, panno Gabrielo. Odpowiedziałem wyniośle i ruszyłem dalej schodami. Dobiegł mnie jednak stuk od szpilek panny wścibskiej i jej głos, a ja wiem swoje i stawiam denara za nasz grosz, że to prawda. Przystanąłem na półpiętrze i odwróciwszy się do niej, odparłem. Dobrze. Zakład stoi. Ale skąd mam wiedzieć, że komentarz jest prawdziwy, skoro policja dla dobra śledztwa będzie milczeć? Dla dobra śledztwa? Też mi. Prychnęła panna Gabriela. Za dwa dni podam panu autentyczną prawdę co do pana mecenasa. Zgoda? Bez żadnych zakłamań. Dobrze? Zgoda. Odparłem i przyklasnąłem wyciągniętą do mnie rękę panny Gabrieli. A niech to, w co ja się wdaję? Żachnąłem się w duchu, kiedy nieco oprzytomniałem i odemknąłem drzwi do swego pokoju. Kim jest ta panna Gabriela Wścibska, że tak feruje wyroki? Z policji? Burczałem głośno do siebie, przebierając się. Na pewno pracuje w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji i ma dostęp do niejednych tajemnic. Nic zatem dziwnego, że tak ochoczo i beztrosko ze mnie zażartowała, wciągając mnie w ten głupi zakład o denara. Byłem naprawdę zdegustowany sobą. Przez chwilę nawet odechciało mi się mego ulubionego zabiegu kuracyjnego, ale po namyśle ruszyłem w stronę zakładu zabiegowego, a następnie na spacer w kierunku budujących się ciągle tężni solankowych. Jednocześnie przypominając sobie prośbę swej siostrzenicy. Przemyślałem już plan naszej peregrynacji naukowej, a co do życia i działalności misyjnej Wojciecha Alberta, pomyślałem o słynnych drzwiach gnieźnieńskich, które zdobią południowy portal gotyckiej katedry w Gnieźnie. Tam właśnie, na pierwszym, dolnym kwartale lewego skrzydła, odlana w brązie, widnieje scena przedstawiająca narodziny świętego Wojciecha. Scena ta powstała zapewne na podstawie pewnego rękopisu datowanego na rok 998, raz przypisywanego Janowi Kanapariuszowi, zakonnikowi benedyktyńskiemu, a innym razem Radzimowi, Gaudentowi, przyrodniemu bratu świętego Wojciecha, który mu zawsze towarzyszył. Ten rękopis powstał na zamówienie papieża Sylwestra II, aby na jego podstawie mógł kanonizować Wojciecha Adalberta. Przetłumaczono go wraz z innymi na język polski i zamieszczono w wielkim dziele Piśmiennictwo czasów Bolesława Chrobrego, wydanym w 1966 roku z okazji tysiąclecia chrztu Polski. Jednakże ani w tym dziele, zwanym Żywotem pierwszym, ani w następnym, zwanym Żywotem drugim, który powstał w 1004 roku a napisany został przez świętego Brunona z Kwerfurtu, Nigdzie nie podano daty urodzenia Wojciecha. Jednakże przyjmuje się jako tę datę rok 956. Pochodził ze znakomitego książęcego rodu sławnikowiców, jego ojcem był sławnik, a Matką strzeży Sława. Sam zaś przyszły święty miał nie tylko liczne rodzeństwo, ale również skomplikowane życie doczesne, o czym znakomicie opowiadają dalsze kwatery drzwi gnieźnińskich, które pomyślałem idąc do tężni. Będą naszą ikonografią po średniowiecznej Europie, a w tym po szlaku piastowskim. Tom 70. Rękopis z Poznania. Rozdział drugi. Zdegustowany wczorajszym zakładem z panną wścibską. Unikałem jej jak ogień wody, ponieważ była to nie tylko osoba wścibska, ale jak na mój gust, za bardzo bezpośrednia. Nic więc dziwnego. Że po kiepsko przespanej nocy nie bardzo miałem ochotę na bezpośredni z nią kontakt. Ale o to nie było trudno, skoro nie tylko nasze pokoje były na tym samym piętrze, lecz również nasze zabiegi lecznicze odbywały się w tych samych obiektach uzdrowiskowych. Dlatego aż się wzdrygnąłem, gdy nieoczekiwanie usłyszałem koło siebie szept panny Gabrieli w zakładzie borowinowym, gdy po zabiegu leżakowałem w sali wypoczynkowej. Nie zapomniał pan, panie Tomaszu, o naszym zakładzie, prawda? Oczywiście, że nie, odburknąłem, nie odmykając oczu. I jak pan myśli, kto z nas ten zakład wygra? kontynuowała szeptem panna Gabriela, ale ten jej szept był naprawdę tak doniosły, że wnet odwróciło się głowy kuracjuszy z Leżaków w naszą stronę, aby dosłyszeć jej każde słowo. Rozniosło się bowiem w sanatorium. Że panna Gabriela założyła się z panem Tomaszem o to, że mecenas boczek ukradł własne obrazy, kiedy wysłał żonę z dziećmi na wakacje, a teraz żąda horrendalnego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej, jak powiada panna Wścibska, a temu zaprzecza właśnie pan Tomasz. Niestety, plotka bywa zawsze stugębna i zawsze przeinacza fakty. A jaki to miał być denar, panno Gabrielo? Odpowiedziałem pytaniem na pytanie. Jak to, jaki? Zdenerwowała się panna Gabriela. Denar to denar, o co? O, nie, nie, panno Gabrielo, odpowiedziałem spokojnie, ale lekko się uśmiechnąłem z jej niewiedzy. I ta jej niewiedza trochę podniosła mnie na duchu. Denar, proszę pani, to nie jakiś denar, tylko łacińska nazwa monety srebrnej o wadze 4,55 grama, bitej w Rzymie już od trzeciego wieku przed naszą erą. Później, oczywiście, o mniejszej wadze, ale zawsze jako moneta srebrna. Odetchnąłem. I nadal, nie odmykając oczu i nie patrząc na pannę wścibską, kontynuowałem wywód. A po drugie, denar, oczywiście, jako moneta srebrna, był podstawową jednostką monetarną w Europie średniowiecznej, a w Polsce mniej więcej do XIV wieku miał ciężar początkowo 1,5 grama, zaś później mniejszy. I. Po trzecie, od dwunastego stulecia ta moneta była bita także w formie brakteatów, czyli w postaci cienkiej blaszki opatrzonej stemplem odbitym tylko z jednej strony. Ale to nie koniec. Och, panie Tomaszu. Niech pan przestanie. Otworzyłem wreszcie oczy i popatrzyłem na leżącą obok mnie należa u panne Gabriele. Nie rozumiem. Wszak musimy uściślić, co rozumie pani przez słowo denar. Kontynuowałem bezlitośnie, nie dając się zbić z pantałyku, chociaż panna Wścipska aż skręcała się z niecierpliwości. Wszak powiedziała pani: Stawiam denara za nasz grosz. Zatem chciałbym muściślić, o jaki tu denar chodzi, nieprawdaż? Ależ oczywiście, tak, ale. Plątała się panna Wścipska. Przerwałem jej zuchwale: Muszę to uściślić, skoro, proszę pani, mamy być przegrany. Bo, jak pani wie, kontynuowałem bezlitośnie, odkąd wprowadzono grosze do obiegu w Polsce za Kazimierza Wielkiego, czyli około roku 1367, moneta ta, zresztą wzorowana na groszach praskich wagi około 3,2 grama i o mniejszej wadze, stała się podstawową monetą płatniczą w Polsce, a denar stawał się odtąd aż do XVII wieku tylko drobną monetą zdawkową. Stąd pytam, o jaki denar się założyliśmy, panno Gabrielo? Wokół kuracjusze zaczęli się uśmiechać, wręcz parskać śmiechem, uważając nasz zakład tylko za żart i zabawę. Panna Gabriela, czując się lekko osaczona przez moje wywody o istocie denara, prychnęła: Nie wiedziałam, że z pana taki chytr lis. Uśmiechnąłem się w duchu, ale odpowiedziałem uprzejmie. No, a pani niby taka biedna gąska, że użyje porównania rodem z bajki Krasickiego? Skrzywiła się, ale parsknęła śmiechem. Ha ha ha. No to dał mi pan nauczkę, prawda? Nie chodziło mi wcale o nauczkę, tylko o plotkę. Proszę pani, odpowiedziałem skromnie. Nie lubię plotek, stugębnych plotek. Przepraszam, otrzepnęła panna Gabriela i tym mnie ujęła. Drobnym słowem przepraszam. I ja również przepraszam za mój belwerski wykład, panno Gabrielo. Ale zakład stoi, prawda? Nie dawała za wygraną. Stoi. Ale bez denara i bez grosza, dobrze? Niech tak będzie. Zgodziła się. A na zgodę zabieram pana na ciastko do cukierni w mieście po obiedzie. Może być nawet w restauracji Kresowianka, dodałem, bo gdzieś zobaczyłem jej reklamę i zatęskniłem za atmosferą kuchni polsko. Litewskiej i dawnymi przygodami. Ocknąłem się z półdrzemki, kiedy to panna wścipska wstawała ze swego leżaku i odchodząc wyszeptała: czekam na parkingu o czternastej. Nim jednak nadeszła ta godzina, wiele się zmieniło. Przede wszystkim tuż przed sanatoryjnym budynkiem modrzew dopadł mnie z znienacka rozczochrany chłopak. Dzień dobry, panu, rzekł rezolutnie. Dzień dobry, odparłem zdziwiony. Czy pan jest panem samochodzikiem? zapytał, i z gęstwy włosów błysnęły mu okrągłe okularki. Jakie kiedyś nosił słynny członek zespołu The Beatles John Lennon. Tak mówią odpowiedziałem skromnie. A z kim mam do czynienia? Jestem bratem Małgosi, recepcjonistki w tutejszym odrzewiu i na imię mam leżek a przyzywają mnie bystry odparł rezolutnie. Tomasz N. N., zwany panem samochodzikiem, odparłem oficjalnie i wyciągnąłem dłoni na powitanie którą uścisnął całkiem po męsku no to się poznaliśmy ale w czym mogę ci służyć jeżeli na ty mogę do ciebie leszku mówić oczywiście że może pan mówić nawet bym nalegał bo to dla mnie ogromny zaszczyt i frajda być przyjacielem pana samochodzika dobrze dobrze nie dla mnie te komplementy leszku bystry zripostowałem nie jestem dziewczęcie ani kobietą, łasą na śliczne słówka, zrozumiano, zrozumiano, odparł żywo, aż zatrzęsła mu się śniada zwichrowana czupryna. Ale przeczytałam wszystkie książki o panu, więc naprawdę jestem w niebo wzięty, że tu pana spotkałem. A właściwie to siostra mi powiedziała o panu: No, no, ale plotkara z twojej siostry wcale nie zaprzeczył. Tylko też czytała o pańskich przygodach, więc mi o panu wspomniała. I jeszcze jedno, że musi pan wygrać ten zakład z panną Gabrielą w Ścipską. Musi pan, a ja panu pomogę. Tu mnie całkowicie zaskoczył. No bo proszę, nagle mój bezmyślny zakład z panną Gabrielą staje się znany niemal w całym mieście, liczącym obecnie osiemdziesiąt tysięcy mieszkańców. No, nie w całym. Ale w kręgach zbliżonych do ludzi związanych z sanatorium modrzew. Ciekawe, nieprawdaż. Oto jak stugębna bywa plotka. Teraz jednak spojrzałem w oczy rozczochranego Leszka i bez złośliwości zapytałem: I ty mi pomożesz? Jakim cudem? Ho, ho, pochwalił się rozczochrany Leszek. Inno znam lepiej niż własny domek, proszę pana. I w tym mógłbym panu pomóc, bo pan tu pewnie pierwszy raz. No nie? To prawda, że jestem tu pierwszy raz, ale ty chyba do złodziejskiej szajki nie należysz, co? Zażartowałem. Ależ skąd? Jak Boga kocham, wykrzyknął młody rozczochraniec i prawą pięścią trzy razy uderzył się w piersi, jak emedruch leszek. Ale również nie ma lepszego winie komputerowca ode mnie, naprawdę. Świetnie. Tylko, że nie komputer, a człowiek wykrywa przestępstwa, jak wiesz. Pewnie, że wiem, odparł uczeń. Dlatego się cieszę, że pana poznałem, panie Tomaszu. I jestem wdzięczny siostrze, że mi o panu wspomniała. A, teraz rozumiem. To twoja siostra maczała w tym palce, bo nie bardzo lubi panny Gabrieli, tak? Spojrzałem na młodzieńca groźnie, ale nawet nie zamrugał z zażenowania. Tylko dalej gapił się na mnie z niemą prośbą, żebym się zgodził na jego pomoc. Nieco z ociąganiem, ale wreszcie wyraziłem zgodę. Dobrze, może być. Myślę, że przyjmę twą pomoc, ale bez żadnego szachrajstwa, zgoda. Oczywiście, proszę pana, że bez żadnych szachrajstw. No, może tylko poszachruję nieco w komputerze, ale niewiele. I przez piegowatą twarz Leszka przemknął łobuzerski błysk radości. Ależ się koledzy zdziwią, kiedy im opowiem o panu. Tylko bez zbytniego gadulstwa zaoponowałem. A ponieważ mam się spotkać o czternastej z panną Gabrielą, więc możemy zobaczyć się o dziewiętnastej trzydzieści koło teatru letniego. Wówczas uzgodnimy działania. To Pan się spotyka ze swą przeciwniczką, zdziwił się leżek. Wzruszyłem ramionami. Trzeba poznać również zamiary wroga, aby zniszczyć jego bazę. Bez tego nie ma zwycięstwa. Zasalutował dłonią do rozczochranej czupryny i pomknął w głąb parku zdrojowego, a ja ruszyłem na swój kolejny kuracjuszowski obiad, rozglądając się bacznie, bo zaczęło mi się wydawać, że ktoś mnie intensywnie obserwuje. Kiedy się dyskretnie obejrzałem, nikogo nie spostrzegłem, chociaż moja intuicja podszeptywała coś przeciwnego: do licha. Brknąłem i wzruszyłem ramionami na moje uczulenie pod tym względem. Krzepiąca była za to myśl, że jednak mam nowego sojusznika w walce z panną Gabrielą Wścibską. Ledwie usiadłem przy stoliku, już pani Basia, moja współkuracjuszka, znowu zaczęła opowiadać niestworzone bajdy. A wie pan, mówiła rozgorączkowana, że nie tylko okradli pana mecenasa, ale również było włamanie do mieszkania jakiegoś dyrektora drukarni. Wie pan, tyle że nie zapamiętałam, do kogo. Chyba jakaś dziwna fala złodziejska zapanowała w tym mieście. I oczywiście wszędzie o tym rozpowiadają, co? Oczywiście, że tak. A przecież to niezbyt duże miasto. Każdy niemal każdego zna od lat, więc nic się nie ukryje. Cóż, sezon letni, ogrukowy, nic się nie dzieje, odburknąłem. Ogrukowy, mówi pan. Ale również sezony złodziejski. W domach nie ma nikogo, więc kuszą złodziei. A temu dyrektorowi drukarni co ukradli? zapytałem. Jakieś cenne rękopisy. Jak mówią? Średniowieczne ponoć. Oczy pani Basi były okrągłe z wrażenia. I co o na to, panie Tomaszu? Nic, pani Barbaro. Nic. Od tego jest policja. Policja? Zwątpiła pani Barbara. Oni tylko są od mandatów za przejście przez ulicę, a nie od łapania szajki złodziejskiej. Proszę tak nie obrażać stróżów prawa. To nieładnie, 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 obruszyła się pani Basia. A mnie wlepili mandat, że przeszłam na czerwonym świetle. Od co? A ja trochę jestem daltonistką, więc pani Basia nieco się stropiła tym wyznaniem. A mnie również zrobiło się nieprzyjemnie, więc odparłem pojednawczo: trzeba złożyć odwołanie. Pani Basiu, wszak ma pani wadę wzroku, więc pewnie uwzględnią. Tak, tak, tyle że, wie pan, trochę się tego wstydzę. Czego tu się wstydzić? Wszak jest to wrodzona wada, naturalna i nieuleczalna. Daltonizm, jak sobie jednak przypomniałem, bywa również nabyty. Wynikły z uszkodzenia siatkówki lub nerwowych dróg wzrokowych, a to bywa uleczalne. Popatrzyłem dyskretnie na moją sąsiadkę przy stoliku. Pani Barbara, żwawa 50-latka, była po prostu ciekawa opowiastek i plotek, i tym zapewne rekompensowała sobie utratę barw, a teraz jadła ze zwykłym sobie apetytem, więc pomyślałem, że nie ma co powracać do tej niemiłej dla niej przygody, mandatu za przejście na czerwonym świetle. Dlatego tylko obojętnie spytałem, więc mówi pani, że złodzieje ukradli starodruki dyrektorowi drukarni? Pani Basia pokraśniała, jak najbardziej, panie Tomaszu. Ponoć bardzo cenne druki. Tak mi mówiła znajoma ekspedientka, która ma męża policjanta. Tutaj potoczył się solidny opis ukradzionych dzieł. Ale przestałem słuchać uważnie, niezmierzona wyobraźnia pani Barbary podpowiadała jej bowiem niezwykłe opisy, jakbym słuchał wytrawnego bibliotekarza z działu starodruków Biblioteki Narodowej, który zaznawstwem prezentuje swe nieocenione skarby. Byłem tak zaabsorbowany przypadłością i gadulstwem pani Basi, że nawet nie spostrzegłem, iż przy sąsiednim stoliku nie usiadła do tej pory panna Gabriela Wścibska. Kiedy to skonstatowałem, fakt ten stał się dla mnie większą zagadką niż rewelacje mojej sąsiadki z obiadowego stolika. Gdzie, do diaska, podziewa się panna Gabriela? Pomyślałem i popatrzyłem na zegarek, na którym wskazówka dochodziła do trzech kwadransów na czternastą. A może wyjechała i nie rozstrzygnie się nasz honorowy zakład? Nie, to byłoby za proste rozwiązanie. Panna Wścibska nie lubiła również przegrywać. Jak mogłem zauważyć? To było widać z jej energicznego charakteru i postawy zawodnika, który walczy do końca. No cóż, myślałem, czas na spotkanie z przeciwnikiem. I z tą myślą wymknąłem się z jadalni, gdzie zostawiłem panią Basię, gdy ta z wielkim animuszem jęła opowiadać coś swym sąsiadkom. Jednego byłem pewien, była to kolejna opowieść o kradzieży cennych starodruków, jaka wydarzyła się w tym kujawskim mieście w dwa dni po kradzieży obrazu mecenasa Boczka. Ale czy naprawdę ukradziono starodruki, czy też wyolbrzymiono kradzież przez stu gęb na plotkę? Trudno było na to odpowiedzieć, więc postanowiłem rozwikłać i tę zagadkę. I to jak najprędzej. Jako że turnuł skończył się w niedzielę, więc na rozwiązanie miałem raptem cztery dni. Również tyle czasu miałem na pokonanie panny Gabrieli Wścibskiej. Tymczasem idąc do swego pokoju na pierwszym piętrze, aby przebrać się przed spotkaniem z przeciwnikiem, zacząłem sobie wyobrażać, jak żyło się ludziom ponad tysiąc lat temu. Tyle lat upłynęło bowiem od narodzin Wojciecha Sławnikowica w książęcym rodzie w Czechach. Pamiętałem doskonale drzwi gnieźnieńskie, gdzie w drugiej kwaterze, licząc od dołu, w lewym skrzydle drzwi, jest scena przedstawiająca ofiarowanie świętego Wojciecha w Kościele w Libijcach. Jak głosi relacja z żywota i nowo narodzone dziecię otrzymało na chrzcie imię Wojciech, co ówcześnie mogło oznaczać pociecha woja i było przeznaczone w przyszłości do stanu rycerskiego. Jednakże zamiary książęcych rodziców zostały pokrzyżowane. Dziecko ciężko zachorowało i groziła mu śmierć. Dlatego na spiżowych drzwiach gnieźnińskich widzimy rodzinę książęcą, która w intencji uzdrowienia dziecka zanosi go do kościoła i składa na ołtarzu. Ten gest miał świadczyć, iż jeśli dziecko wyzdrowieje, będzie przeznaczone do stanu duchownego, a nie rycerskiego. I tak się stało. To ofiarowanie dziecka przez rodziców spowodowało cudowne jego uzdrowienie i określiło przyszłe losy małego Wojciecha. I ten właśnie moment został uwieczniony w drugiej kwaterze lewego skrzydła drzwi gniaźnieńskich. Zamyśliłem się głęboko i niemal przegapiłbym porę spotkania z panną Wścibską, gdyby nie gwałtowne ćwierkanie mojego zegarka na ręku. Była czternasta.